Kochani, zapraszam Was na ulubieńców stycznia, ulubieńców kosmetycznych. Pokażę Wam dzisiaj kilka kosmetyków, przede wszystkim pielęgnację, którą uwielbiałam używać w styczniu. Ale coś najpierw chciałabym Was zapytać, bo tutaj mam moją kobyłę, którą zwykle nagrywam wszystko. To jest mój sprzęt. A teraz nagrywam innym sprzętem i chciałabym Was zapytać, czy jakość jest ok, czy jednak mam zawsze nagrywać tamtym. O co chodzi? Tym sprzętem, czyli Sony, mogę zawsze sobie przybliżać i wiecie, i mi się wyostrza na produktach. Także tylko dlatego w ten sposób nagrywam ulubieńców, że mogę Wam tutaj coś z bliska pokazać. Dajcie znać, czy jakość jest ok, czy jest dla Was akceptowalna. Dobra, przechodzimy do kosmetyków. Pierwszy mój ulubieniec, masło z The Body Shopu, które kupiłam za 39 zł, przecenione z 69. To jest zapach, już Wam mówię, orzech brazylijski. Zużycie jest takie, czyli zużycie jest więcej niż połowa. Przepiękny zapach, taki zapach orzechowy. Nie wiem, czym to pachnie, czymś takim, kojarzy mi się z wakacjami, takim drewnem, nie wiem, no to taki jakiś zapach niekonkretny, ale tak lubię to masło, jest takie gęste. Z wielką przyjemnością go używam. Ale powiem Wam, że warto polować w Body Shopie na przeceny właśnie maseł, czy tam żeli pod prysznic, no, czego tam chcecie, ale jeżeli chodzi o masła, to 69 zł to byłoby jednak za drogo, a 39 to jest jeszcze cena ok, jak za 200 ml takiego super produktu. Gęste, fajnie nawilża. Ja kiedyś pokazywałam Wam różne masła z The Body Shopu i były takie głosy u kilku osób, że nie lubicie, że Wam nie nawilżają dobrze ciała. Właśnie napiszcie mi, jak to jest, czy Wy lubicie te masła, bo ja za nimi przepadam, nie wiem, u mnie naprawdę się sprawdzają, także ja mówię, jak jest u mnie, jeżeli chodzi o recenzję. Drugie masło, które bardzo polubiłam, to jest masło naturalne z olejami makadamia i shea butter pomarańczowe, które mam z kosmetyki z Ameryki. Bardzo gęste, takie zbita mazia tak naprawdę. To masło uwielbiam nakładać sobie przed pójściem spać. Pachnie tak cudownie pomarańczami, po prostu tak cudownie świeżą pomarańczą. Mimo, że ten zapach pobudza, to ja lubię właśnie zasypiać, czując ten zapach. Jest cudowne. Uwielbiam oba te produkty i tak naprawdę nie zrezygnowałabym z żadnego. Oba te masła są świetne. Każde jest inne. To jest bardziej owocowe, to takie bardziej świeże. To jest takie bardziej gęste, takie ciepłe. Świetne, jak macie podrażnioną skórę, po goleniu, suchą, szorstką, zimową i tak dalej. Oba są świetne. Ten znajdzie się na kosmetykach z Ameryki. Są różne wersje zapachowe, jest też bardzo wydajny. Dobrze, dalej. Kolejna rzecz taka do ciała, do smarowania, ale tym razem brązująca. W ten sposób powinnam pokazać, ale tak trzymam, bo żeby wykorzystać do końca. Sun Ozon z Rossmana do ciemniejszej karnacji, nie do jaśniejszej. Polecam Wam właśnie, chyba że jesteście bardzo, bardzo blade, to kupcie sobie do jaśniejszej. Genialny, właśnie miałam przybliżać, nie przybliżam. Genialny brązujący balsam, najlepszy na świecie samoopalacz. Powiem Wam, że nie ma nic lepszego, to jest mój ukochany samoopalacz. Od lat używam tylko tego. Jest świetny, po prostu wydajny. Miałam Wam oczywiście zrobić film, jak go nakładać i oczywiście nie zrobiłam, bo jestem beznadziejna, ale jest i tak dobry. To nie zmienia faktu, że ten produkt jest naprawdę dobry. Mam go teraz na ciele, oczywiście jestem nim opalona. Czasami mam plamy od niego, to czasem nawet zauważacie, ale dzisiaj nawet mi się udało bez plam. Pozwala mi zachować opalenizm na cały rok bez wychodzenie na słońce, także świetna rzecz. Dalej będzie krem do twarzy. Właśnie mi się kończy, a tak strasznie go lubiłam. To był ten krem ze śluzem ze ślimaka. Bardzo byłam do niego tak nastawiona na początku sceptycznie. Marka Seis. W życiu nie słyszałam wcześniej o tej marce, a mam go z Shiny Boxa. Wiecie co, mam go z pudełeczka Shiny Box. I mimo, że byłam na początku tak nastawiona do niego sceptycznie, genialny krem. Powiem Wam, że w połączeniu z tą pielęgnacją, z tym serum, który Wam pokazywałam w poprzednim filmie z ulubieńcami, serum z Vichy, działa ekstra. Dodatkowo czasem używam tej pielęgnacji przeciwtrądzikowej, a ten krem jest ekstra. Świetnie wygładza skórę. Tutaj jest napisane, uelastycznie nawilża i ujędrnia. Wszystko to jest prawda. Nie mam suchych skórek. Jeszcze to serum tak fajnie wzmacnia to działanie, wygładza. Także świetny krem. Nie wiem, czy do niego wrócę. Na razie mam jakieś tam inne kremy, ale zobaczę właśnie. Poużywam inne kremy i zobaczę, czy będę za nim bardzo tęsknić, czy nie. Dalej będzie coś znowu do twarzy. To jest peeling enzymatyczny z Fenom. Powiem Wam, że na początku nie lubiłam tego produktu. Tak troszkę go unikałam, bo użyłam go parę razy i jakoś tak nie widziałam spektakularnych efektów. On ma pompkę, dosyć duża pojemność. Tutaj ile jest? 200 ml, ale fajnie właśnie z pompką. Jakoś się wolniej zużywa. Zużyłam go
tak patrzę pod światło, połowę. Na początku używałam go tak, że nakładałam sobie po prostu cienką warstwę i czekałam, aż on mi tam troszkę tą skórę wyżre, spilinguje i tak dalej, zmywałam i nie widziałam rezultatów, a odkryłam, kiedy on działa najlepiej. Wtedy, kiedy po prostu nałożycie grubą warstwę. Nakładam grubą warstwę i sobie siedzę w tym peelingu na przykład w wannie albo jak, nie wiem, jak robię sobie paznokcie, czy siedzę przy komputerze, później zmywam, na to idzie krem i skóra jest po prostu idealnie gładka, wszystkie te skórki usunięte. I na przykład jak mam wypryski, to wtedy używam właśnie tego produktu, żeby nie trzeć drobinkami. Bardzo polecam ten peeling enzymatyczny, jeden z lepszych, jaki miałam. Starcza na długo, jest wydajny, mimo że właśnie dużo go nakładam. Fajnie pachnie. Jest to kosmetyk. W ilu procentach? W 98,4% zawiera naturalne materiały, naturalne komponenty, także dosyć taki naturalny. Dalej jest rzecz do kąpieli. Bardzo lubiłam w tym miesiącu Rich and Famous, nie wiem jak przeczytać, nie Famous, tylko wiecie, pianka, piankowy, bogaty i piankowy, żel do mycia ciała z Soap and Glory, który kupiłam sobie w Londynie. Jest przegenialny, przegenialny kosmetyk, pół litra, zużyłam nie wiem kiedy. Ciasteczko, cudownie pachnie, ciasteczkowo, cudowny kosmetyk, fajnie nawilża. No, tyle w tym temacie. Chciałabym, żeby Soap and Glory były dostępne w Polsce. Może w kosmetykach z Ameryki kiedyś będą, mam nadzieję. I dwa produkty do makijażu, które bardzo lubiłam w tym miesiącu. Przede wszystkim mój puder mineralny z Sephory. Zobaczcie, już jest denko. Uwielbiam ten puder, noszę przy sobie w torebce. Ten puder jest fajny. On ma tutaj dołączoną, już ma, miał dołączoną gąbkę, ale ja oczywiście nakładam pętlami. Ten puder jest fajny, bo on jest dosyć kryjący, wbrew pozorom. Mimo że to jest tylko taki puder, który możecie stosować jako wykończenie, to on też fajnie kryje. On jest, ma taką kremową, bardzo przyjemną konsystencję. Bardzo lubię ten puder i ja zawsze koluję na te pudry, jak są w promocji, bo w cenie normalnej teraz kosztują już chyba ponad 55 zł. Kiedyś były za 35, kupowałam je kiedyś za 35, ale są fajne. Kupiłam go chyba kiedyś z Bugi. To jest kolor średni, moyen. 25. Także tak wygląda ten puder. Jak kiedyś traficie w promocję, to sobie kupcie, bo jest naprawdę fajny. I jako sam, i jako puder wykańczający na podkład. I na koniec produkt, którego robiłam wam kiedyś test. To jest Stay Matte z Essence. Taki błyszczyk w kolorze Velvet Rose 01. Błyszczyk jest przepiękny, bardzo często go ostatnio noszę. Matowy. Tutaj może się lekko świeci w kamerze, bo tutaj świecą lampy z każdej strony, ale naprawdę na ustach jest matowy. Wrzucę wam na dole link do testu na żywo. To jest mój ulubiony kolor, wygląda przepięknie u blondynek, ale u brunetek też ładnie. Taki różany, matowy, pięknie wygląda ten kolor. Bardzo wam polecam, cena to jest około 6 chyba złotych, także bardzo niska. Moi drodzy, to byli wszyscy ulubieńcy, a nie, jeszcze wam wspomnę o paznokciach. O, paznokcie wam jeszcze pokażę. Zrobiłam sobie ostatnio, w sensie Ania mi zrobiła paznokcie... hybrydowe. Mam taki color blocking na paznokciach teraz. Tak wyglądają przepięknie. Są tak wygodne. Powiem wam, że gram na gitarze i w ogóle się nie zdzierają. W ogóle nie mam żadnego ubytku tutaj od grania na gitarze. Jestem tak zachwycona tymi paznokciami. Boję się, że znowu się w coś wciągnę i że będę musiała je robić teraz ciągle. Są świetne. Więcej info będzie, albo już było we vlogu, gdzie pokazywałam, jak Ania mi robi te paznokcie. Jeżeli jesteście zainteresowani paznokciami na terenie Warszawy, czy manicurem, czy pedicurem, czy właśnie żelami, czy hybrydami, to Ania dojeżdża, przyjmuje też u siebie na Bródnie. Świetna dziewczyna, ubawiłam się podczas robienia tych paznokci. Super, super, naprawdę super dziewczyna. Aniu, pozdrawiam cię. Wszystkie informacje na temat tego, co robi Ania, są na dole. To już tyle, kochani. Dajcie znać, czy wam się podobało, kciukami. To zawsze jest motywujące. I do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!